dobry kochani, witam Was w czwartek, 21 grudnia, w kolejnym odcinku Vlogmas na moim kanale. Ja dzisiaj wstałam rano przed 8 i miałam to logowanie. Udało mi się na szczęście zalogować do tego promotora, do którego chciałam. Także bardzo z tego powodu się cieszę. Mam nadzieję, że to był dobry wybór. Ale to się dopiero okaże w przyszłości. Jak pewnie słyszycie, na zewnątrz oczywiście budowa nadal trwa i zakłóca spokój mojej egzystencji. Dzisiaj wracam do domu, więc będę się musiała za chwilkę spakować. Dopiero co pomalowałam się i zjadłam śniadanie, także właśnie zaraz biorę się za pakowanie. Chciałabym jeszcze, jeżeli zdążę, to posprzątać trochę w pokoju, ponieważ lubię zostawić sobie taki porządek, jak wyjeżdżam, żeby w momencie powrotu mieć wszystko czyściutkie. No ale właśnie nie wiem, czy się czasowo wyrobię, ponieważ jeszcze potrzebuję zrobić parę zdjęć. Chciałabym jeszcze dograć też parę klipów i muszę powtórzyć sobie jeszcze prezentację przed zajęciami, ponieważ o 13:15 mam zajęcia, na których prezentuję. No, więc ja się biorę za ogarnianie i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, jako że dzisiaj wyjeżdżam, pomyślałam, że no kalendarza brać ze sobą nie będę, więc otworzymy sobie już dzisiaj te wszystkie okienka aż do końca. Być może czekoladki sobie ze sobą wezmę na drogę. Czyli dzisiaj mamy 21. Znowu wracają dni, kiedy nie mogę znaleźć. Dobra, widzę 20 i widzę 23. Boże, jaka jestem ślepa. To jest 24 na pewno, no ale gdzie jest 22? No 21? To jest niemożliwe. Tu jest. Dzisiaj jest krowa. 21 krowa. 22. Jakiś kościuchcia. 23 jest but i 24 tutaj największa choinka. Tak, więc to są wszystkie czekoladki, one są troszeczkę takie jakby, nie wiem, troszeczkę jakby się rozpuściły, więc myślę, że wsadzę sobie je na chwilkę do lodówki. W ogóle nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam czekoladę z lodówki. Smakuje mi wtedy najbardziej i być może wezmę sobie je ze sobą. A kalendarz już jest pusty, więc od razu dzisiaj wyrzucę. Słuchajcie, przypomniało mi się, o czym zapomniałam powiedzieć Wam we wczorajszym vlogmasie, ponieważ pokazywałam Wam wczoraj, że będę oglądać ostatni odcinek serialu Dark. No i widziałam go i powiem szczerze, że mam mieszane uczucia. Jak cały serial mi się podobał, tak oczekiwałam czegoś troszeczkę może więcej od tego zakończenia. W ogóle cała ta sprawa jest dosyć zagmatwana, cała fabuła jest dosyć zagmatwana i myślałam, że jakoś tak bardziej klarownie się to wszystko wyjaśni. Natomiast no nie chcę Wam tutaj też nic zdradzać, ponieważ jeżeli ktoś ogląda lub ma zamiar zacząć oglądać, no to nie chciałabym mu spoilerować. Natomiast wydaje mi się, że no możemy wyciągnąć jeden wniosek, że po prostu na pewno będzie kontynuacja tego serialu, ponieważ zakończył on się w taki sposób, że no po prostu tak jakby to jest początek kolejnej akcji jakiejś. No ale właśnie tak jak już mówiłam wcześniej, liczyłam na troszeczkę inne zakończenie, myślałam, że może bardziej się wszystko wyjaśni i jakby poznamy reakcję większej ilości bohaterów na to wszystko, co się wydarzyło, a oni to tak ucięli w połowie, jakby nie wiem, jakby nadal miały być jakieś teraz odcinki jeszcze kolejne, więc tak to zakończenie średnio mi podpasowało, ale ogólnie cały serial jeszcze raz Wam bardzo serdecznie polecam. Zaczynam się właśnie pakować i powiem Wam szczerze, że kompletnie nie wiem, co mam ze sobą zabrać. Mniej więcej wiem, w co chciałabym pójść ubrana na święta, ale jakoś tak nie wiem, co mam ze sobą zapakować. Wydaje mi się, że będę miała strasznie dużo tych rzeczy, a nie chcę brać walizki, ponieważ jakoś tak nie lubię z walizką jeździć. Wolę mieć plecak, bo czuję się wtedy taka bardziej mobilna. Dlatego najprawdopodobniej będę musiała mieć plecak i jeszcze takiego, wiecie, ekobaga na prezenty czy coś. Więc biorę się w końcu za ogarnianie tego, bo wydaje mi się, że nigdy się nie skończę pakować, a czasu coraz mniej.
właśnie skończyłam się pakować i nie wiem jakim cudem, ale póki co udało mi się zmieścić do tego plecaka. Zostało mi jeszcze dopakować tylko laptopa, ładowarki, piżamkę i w sumie to by było na tyle. Więc mam nadzieję, że mi się wszystko zmieści, chociaż będzie strasznie ciężki. Coś czuję, że plecy to mnie będą niesamowicie bolały, bo już z ledwością mogę ten plecak podnieść. Tam są książki, będzie laptop, który trochę waży, trochę ubrań, jakieś tam kosmetyki. Także no, no ale na szczęście się udało i jakoś sprawnie się z tym wszystkim zabiorę. Ja już jestem gotowa i właśnie za chwilkę będę uciekać na uczelnię, później jadę już prosto na dworzec. Myślę, że coś tam postaram się jeszcze dla Was ponagrywać i na pewno przyjdę się pożegnać już od siebie z domu. Właśnie do domu i miałam dla Was coś nagrywać z trasy, ale po prostu tak zaczął sypać strasznie śnieg, że nawet nie chciałam wyciągać telefonu, żeby coś nagrywać. Dodatkowo była masa ludzi w okolicach dworca i po prostu trzeba się było przeciskać przez te tłumy. Była też masa opóźnień na dworcu, na szczęście mój autobus przyjechał na czas, aczkolwiek co było hitem, jak już dojechaliśmy do mnie, do miasta, zepsuł się jakiś kilometr od dworca. Także no całe szczęście, że stało się to już u mnie w mieście, a nie gdzieś na przykład na autostradzie, bo nie wiem, nie wyobrażam sobie po prostu czekać, aż podstawiliby nam kolejny. W szczególności, że z tego co słyszałam, jak tam kierowca rozmawiał gdzieś tam z biurem, to był jakiś problem i nie bardzo miał kto podjechać po tych ludzi, którzy nie wysiadali u mnie, tylko jakby tam jechali jeszcze dalej. Więc naprawdę no szczęście, że stało się to już w moim mieście. Ja już będę kończyć tego vloga na dzisiaj, ponieważ chciałabym posiedzieć teraz trochę z rodzicami. Jeżeli film Wam się podał, standardowo pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Jeżeli jesteście nowi i jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam do zasubskrybowania. A my widzimy się już jutro, czyli w kolejnym odcinku Vlogmas. Pa!